Cześć kochani, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić czapkę, która będzie idealnie pasowała do siodłemu z firmy Schneiss. Dołczony wycinamy kształt czapraka. Jako szablon możecie użyć czapraka, którego już macie. Ja używam tego, który dostałam od Wicki. Możecie też wyciąć z papieru albo wzorować się na zdjęciach z internetu. Potem wycinamy ten obszar. Następnie przycinamy według uznania. I gotowe. Te czapraki będą świetnie wyglądały pod siodłem rekreacyjnym. Gdyby ktoś był ciekawy, możecie to zobaczyć na zdjęciach. Jeden, który widzieliście na filmiku, zrobiłam z filcu, a drugi z innego materiału, który dostałam od firmy Luny w paczce. Wiem, że te czapraki nie są podobne do tych prawdziwych, które używa się w prawdziwym siodle, ale one, te, które ja robię, pasują właśnie do tych siodeł Schneiss i ja po prostu je robię tak, jak uważam. Ten sposób, który tutaj Wam pokazuję, jest moim zdaniem taki najłatwiejszy i myślę, że przypadnie do gustu tym osobom, które właśnie używają siodeł Schneiss. Więc jeżeli ktoś z Was lubi tworzyć bardziej realistyczne akwarela, to oczywiście nie musi oglądać tego filmu, ale jeżeli mój sposób Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka, który będzie o robieniu derki. I będzie to zupełnie inny sposób niż widzieliście na poprzednich tutorialach, które moim zdaniem nie były zbyt fajne, dlatego je usunęłam, ale teraz będę trochę bardziej się starać, żeby były jak najlepsze. Cześć!